Jacek, mówiąc o inwestycjach, też wspomniał o rewolucji edukacyjnej, jaka w naszym kraju się dokonała. I to było jedno z bardzo ważnych źródeł Mówi pan naszego o ostatnich. Sukcesu gospodarczego. Mówię o tym, że u schyłku PRL-u 45% polskiego społeczeństwa miało wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe. Dzisiaj ten odsetek to jest kilkanaście procent. W międzyczasie odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 6% do 20, do bodajże 25 czy więcej niż 25%. Zarazem no, jakość edukacji się podniosła i to nie tylko przeciętny wynik w międzynarodowych testach kompetencyjnych, ale zawęziła się także rozpiętość. Polska należy do krajów o jednym z najniższych poziomów wykluczenia edukacyjnego. No tyle tylko, że my w ostatnich latach z tej drogi zboczyliśmy. Od 2014 roku systematycznie obniża się relacja wynagrodzenia nauczycielskiego do przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw. Znaczy już niedługo się będzie niższa. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj nauczyciel dyplomowany, a więc nauczyciel na ostatnim szczeblu kariery, ten, który jest najlepiej wynagradzany w publicznej szkole, zarabia mniej niż 60% przeciętnej pensji w sektorze przedsiębiorstw. Mhm. No, a dodajmy asystent na uczelni, kilkadziesiąt złotych więcej niż płaca minimalna. Skutkiem tego jest na razie myślenie, ale masowe myślenie. Więcej niż połowa młodych nauczycieli myśli o zmianie zawodu. Plus, no... W Warszawie będzie brak 2800 nauczycieli od września. No, nie jest to zaskakujące, skoro właściwie w każdym zawodzie można zarobić więcej niż w zawodzie nauczycielskim. Na dodatek no mamy powrót do szkoły sprzed reform zapoczątkowanych przez premiera Jerzego Buzka. Mamy powrót do szkoły sprzed gimnazjum. Po zlikwidowaniu mamy powrót. No i ludzie na to reagują. To znaczy rośnie odsetek uczniów w szkołach niepublicznych. To szczególnie widać w przypadku liceów. W ciągu zaledwie 8 lat odsetek uczniów w niepublicznych liceach się podwoił. I to nie byłby problem, gdyby jakość publicznej szkoły pozostała wysoka. Ale przy tak niskich wynagrodzeniach nauczycielskich, no to jest nie do utrzymania. Natomiast brak dostępu do dobrej publicznej edukacji to jest gigantyczne zagrożenie i dla wzrostu gospodarczego, i dla spójności społecznej. Tak? No jeżeli biedne dzieci z biednych rodzin stracą dostęp do dobrej publicznej szkoły, to zdecydowana większość tych dzieci będzie skazana na biedę. Bo w nowoczesnej gospodarce, w nowoczesnym świecie, w kraju wysoko rozwiniętym nie da się osiągać, przynajmniej masowo, sukcesu bez dobrej edukacji. No to nam wyszła rekomendacja, najważniejsza jest edukacja. Z całą pewnością tu mamy bardzo dużo do zrobienia. Dużo osiągnęliśmy, ale też w ostatnich latach no, dużo popsuliśmy. Gdybym miał wskazywać dwa obszary, gdzie popsuliśmy najwięcej, no to z jednej strony byłaby to praworządność, z drugiej strony byłaby to właśnie edukacja.